Pomódlmy się. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten czas dzisiaj, czas tej możliwości przebywania przed Twoim obliczem, w Twojej obecności i ze sobą nawzajem. Dziękujemy Ci za to, że to Ty uczyniłeś, to Ty sprawiłeś to, że możemy, Panie, należeć do Ciebie, że możemy wyznawać Ciebie, że możemy być Twoją własnością, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Twoimi synami, córkami. Dziękuję Ci za to, że to Ty sprawiłeś to, że możemy być rodziną i być razem. Dziękujemy Ci za to, Panie, błogosławimy Cię i modlę się, żeby nasze serca były otwarte na Twoje działanie, na działanie Twojego Ducha Świętego. Panie, modlę się, żebyś też moje usta namaścił, mój umysł, Panie, ażeby to słowo, które będzie zwiastowane, żeby ono było słowem, które będzie dotykać naszych serc, a nie tylko dotykać, ale będzie przemieniać nasze życie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania fragmentu ze Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 25 do 29. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 25 do 29. Ja czytam z wydania brytyjskiego Biblii. Naszego tradycyjnego, że tak powiem. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć się nie da. Którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Kilkanaście lat temu, nie pamiętam dokładnie ile to było lat, ale kilkanaście lat temu razem z Bogdanem Olechnowiczem, pastorem z kościoła Górna Izba w Gorzowie, odwiedziliśmy osobę, kobietę Bożą, siostrę w Chrystusie, Halinę Ostik. Niektórzy z Was znają ją, dlatego że niektórzy z Was mają z nią pewną historię i to dość znaczącą historię. Była to kobieta, która w czasie wojny jeszcze była w Argentynie jako misjonarka, później wróciła do Polski i była osobą, która miała bardzo duży wpływ na moje życie i w tym czasie na życie naszego pierwszego zespołu Anastasis. To myśmy spotkali się z tą kobietą i ona wprowadziła nas, po pierwsze, pierwszy raz w tajniki modlitwy wstawienniczej. Pamiętam, że wtedy, kiedy ona nam o tym mówiła, to dla nas to było wszystko coś całkowicie niezrozumiałe. Nie wiedzieliśmy, co ona do nas mówi, ale ona zasiewała w nas bardzo, bardzo ważne rzeczy. Drugą rzecz, którą ona robiła, to ona zasiewała w nas też miłość do narodu izraelskiego. Ona była tak bardzo poświęcona, że ona też miała, w pewnej wiosce był dom, który ona przyjmowała tych ludzi, starszych Żydów, którzy pozostali w Polsce i ona im po prostu pomagała, wspomniała. Oni mieszkali tam w tym miejscu, które ona stworzyła. Była to osoba, która miała bardzo duży wpływ na nasze życie naszego zespołu, dlatego że mieliśmy z nią obozy. Myślę, że dwa obozy z nią mieliśmy i oprócz tego spotykaliśmy się w różnych okolicznościach. Ona była też tą osobą, która nas, zespół, wprowadziła do ruchu oazowego, do kościoła katolickiego, gdzie mogliśmy usługiwać i ewangelizować. A więc to była osoba, która była bardzo znacząca dla naszego życia. I wtedy, kiedy odwiedziliśmy ją z Bogdanem, rozmawialiśmy, ona już jest w podeszłym wieku, nawet nie wiem, czy ona jeszcze żyje, ale w każdym razie chyba, jeżeli żyje, to już ma gdzieś koło setki na pewno. Kończąc rozmowę, zadaliśmy jej pytanie, co byś powiedziała, co byś ciociu, bo myśmy na nią ciociu mówili, co ty byś powiedziała, jakie byłoby twoje przesłanie dla Kościoła? I ona powiedziała jedno zdanie. Przygotujcie Kościół na trudne czasy. I to było wtedy takie dość
trudne, to było dość trudne nawet to, żeby to zrozumieć, ale ja pamiętam, że to zapadło mi bardzo, bardzo mocno. Przygotujcie Kościół na trudne czasy. I na początku tego roku, właśnie na początku tego roku, jakby ta myśl, to słowo, które ona wtedy powiedziała, ono jak gdyby wróciło do mnie w bardzo mocny sposób. I tak zacząłem się zastanawiać, co to znaczy. Zacząłem myśleć o tym, że o dzisiejszym, o słowie, które mam głosić, bo tak odczuwałem, że to jest coś w tym kontekście. I powiem wam, że miałem taki dylemat, miałem taki spór ze sobą samym, bo wiele ludzi mówiło o tym, jak bardzo łatwo, jak bardzo lekko, z jaką przyjemnością wchodzimy w ten rok. Że jest takie uczucie takiej lekkości, takiej swobody. I to jest prawda. I z drugiej strony jest to słowo, przygotujcie Kościół na trudne czasy. Czyli co to oznacza? To oznacza, że przed nami jest coś trudnego. I wtedy się, miałem ten dylemat, z kilkoma osobami rozmawiałem i każdy w zasadzie zachęcał mnie do tego, mówił tak, to jedno z drugiego nie wyklucza. I myślę, że sensem, celem tego, co dzisiaj chcę dzielić z wami, jest to nie, żeby nas pogrążyć, nie, żeby nas przestraszyć, nie, żebyśmy byli zalęknieni, nie, żebyśmy byli zrezygnowani, wręcz przeciwnie. I myślę, że to słowo, które Estera przeczytała w czasie czasu uwielbienia, ono jest bardzo kluczowe, ono jest bardzo znaczące. To słowo mówi co? Pan da siłę swojemu ludowi i Pan obdarzy swój lud pokojem. A więc celem Boga, za każdym razem, kiedy Bóg mówi do nas rzeczy różne, nawet wtedy, kiedy mówi do nas trudne rzeczy, to nie po to, żeby nas pogrążyć, nie to, żeby nas pognębić, ale żeby nas podnieść, żeby nas wzmocnić, żeby nas posilić i żeby dać nam pokój. To jest Jego dzieło. Ale chcę wam powiedzieć, że pokój nie jest czymś takim łatwym, pokój nie jest czymś takim lekkim. Że pokój nie jest coś, co przychodzi od sobie tak i my się rozkoszujemy. Wiecie, ktoś powiedział kiedyś bardzo ważne słowa. Jest taki aspekt pokoju, który jedynie jest osiągalny przez wojnę. Jest aspekt pokoju, który jedynie osiągalny jest przez wojnę. Ja dzisiaj chcę mówić o tym właśnie w kontekście trudnych czasów. W jakim świecie żyjemy dzisiaj? Biblia nam mówi wyraźnie, że czasy końca tego wieku. Nieraz się mówi koniec świata, przychodzi koniec świata. To nie jest koniec świata, to jest koniec tego wieku. Jeżeli chodzi o tłumaczenia, często w Biblii, kiedy jest mowa o końcu świata, to tak naprawdę koniec tego wieku, tego teraźniejszego wieku. Dlatego, że świat się nie kończy. Dlatego, że to jest Boży świat stworzony przez Boga i on się nie kończy. Ale zgodzimy się dzisiaj, że kiedy patrzymy na ten świat, nie na to stworzenie, nie na to, co zostało stworzone, ale kiedy przyglądamy się systemowi tego świata, jak ten świat funkcjonuje, to musimy sobie szczerze powiedzieć, że on nie jest taki, jak chcielibyśmy, żeby był. Czyż nie? Nie jest on taki, którym chcielibyśmy, żeby był. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy uświadomili sobie, w jakim świecie żyjemy, żebyśmy nie stali się ludźmi, którzy będą uciekać od rzeczywistości, żebyśmy nie stali się ludźmi, którzy będą zaprzeczać rzeczywistości, gdzieś tam uciekając w jakiś inny świat. Nasz duchowy świat, który mamy, on nie jest po to, żebyśmy uciekali do niego, zostawiając tą rzeczywistość, która tutaj jest na ziemi. On nie jest po to, żebyśmy zapominali o tym i bujali gdzieś w obłokach i liczyli na to, kiedyś coś tam się stanie. Ten duchowy świat jest po to, żebyśmy ten duchowy świat, rzeczywistość duchowego świata, które nazywa się Bożym Królestwem, żebyśmy sprowadzali tutaj na ziemię. Żebyśmy go sprowadzali tutaj na ziemię. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Co to znaczy, że mamy sprowadzać Królestwo Boże na ziemię? To znaczy, że mamy sprowadzić to, co jest na Bożym sercu, ten porządek, który jest u Boga, ten porządek, który jest porządkiem nieba, on ma być sprowadzony na ziemię. Pan Jezus powiedział, szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane.
W liście do Rzymian jest powiedziane, albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zwróćcie uwagę na to, na te dwa słowa. Królestwo Boże, szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I drugie, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość. Pokój i radość. Ja najczęściej, kiedy słyszę, kiedy ludzie cytują ten werset, nawet teraz mieliśmy szkołę, ja zacząłem cytować ten werset, mówię, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, a ktoś nam odpowiada, ale pokój i radość. A ja mówię, a gdzie jest sprawiedliwość? Wiecie co? Że w Biblii jest więcej mowa na temat sprawiedliwości niż na temat miłości. No to was zaszokuje oczywiście, ale chcę wam powiedzieć, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że w Królestwie Bożym to się wszystko się zawiera. Ale moja definicja sprawiedliwości, moja prosta, najprostsza definicja sprawiedliwości to jest Boży porządek. Jeżeli pomyślimy w takich kategoriach i zobaczymy też to, zobaczymy, przybliżymy się dokładnie Biblii, to zobaczymy, że pokój i radość jest wynikiem, jest rezultatem Bożego porządku, czyli Bożej sprawiedliwości. A więc to nie jest coś, co oderwane jest od całości, to jest konsekwencja Bożego porządku. Sprawiedliwość to jest Boży porządek. I Bogu zależy na tym, żeby ten świat funkcjonował w oparciu o Jego porządek. Żeby ten świat funkcjonował w oparciu o to, co On ustanowił, a co zostało zepsute, zniszczone z powodu grzechu. Dlatego, że grzech zawsze od samego początku on niszczy Boże dzieło. On deprawuje człowieka i on powoduje zepsucie i zniszczenie tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. I nie tylko tego, co wokół nas. Grzech przede wszystkim zaczyna się od tego, że grzech niszczy nas samych. Że grzech deprawuje nas, że grzech oddziela nas od Boga, że grzech niszczy nasze ciała, niszczy wszystko. To jest istota grzechu. I Biblia mówi wyraźnie, że my żyjemy w świecie, który jest położony, który jest w mocy zła, który jest w mocy grzechu. W pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 19 werset mówi, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. I Pan Jezus też powiedział do swoich uczniów, czytamy o tym w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy ten słynny rozdział, który jest modlitwą Jezusa o swoich ludzi, o Kościół, o wierzących, o uczniów swoich. Mówi, Ojcze, oni nie są ze świata, tak jak ja nie jestem ze świata. Ale mówi, nie proszę, żebyś ich wziął ze świata, ale żebyś ich zachował od złego. Co to oznacza? O czym to nam mówi? Wydaje mi się, że mówi to nam o tym, że jeśli Jezus chce, żebyśmy zostali na tej ziemi, to dlatego, że mamy coś bardzo ważnego, znaczącego do wykonania. A ponieważ mamy coś znaczącego do wykonania i my nie jesteśmy ludźmi z tego świata, nie jesteśmy ludźmi z tego systemu, z systemu tego świata, nie jesteśmy ludźmi systemu, który jest kierowany, który jest inspirowany przez tego, który jest zły, czyli przez szatana, to jeżeli my przychodzimy jako ludzie nieba, przychodzimy na tę ziemię, to przychodzimy po to, żeby zmienić to, co tutaj jest. Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zmienić system, żeby sprowadzić, przyprowadzić królestwo. I on zaczął to królestwo, głosił Królestwo Boże, czyli co? Czyli panowanie i władza Jezusa Chrystusa. Boże Królestwo to jest przede wszystkim władza i panowanie. Panowanie Boga, panowanie Jezusa Chrystusa. I druga rzecz, która jest związana z Królestwem, to jest, jeżeli rozumiemy Królestwo, to pierwsza rzecz, albo następna rzecz po tym, kiedy uświadamiamy sobie, na czym polega panowanie Jezusa, to jest uświadomienie sobie Bożych planów. Albo powiem inaczej, Bożego odwiecznego planu, który był od samego początku, od samego stworzenia. Jaki był ten Boży plan? Ten Boży plan, żeby ziemia funkcjonowała w Bożym porządku, w Bożej sprawiedliwości. I Bóg, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył ludzi,
On postawił ich w miejscu, które było piękne, które było pełne piękna, pełne tego wszystkiego, co się wiąże z dobrem. Panie Bóg, kiedy stworzył poszczególne te etapy, kiedy tworzył te wszystkie rzeczy po kolei, za każdym razem mówi, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Kiedy stworzył człowieka, mówi, to jest bardzo dobre. Ten świat stworzony przez Boga, to jest świat sprawiedliwy, to jest świat harmonijny, to jest świat piękny. To jest świat, w którym człowiek może odpoczywać, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że będzie pod panowaniem Boga. Że będzie świadomie żył pod panowaniem Boga, że będzie żył życiem świadomym. I wiemy, że grzech, ten Boży plan zachwiał bardzo mocno. Grzech sprowadził to, co dzisiaj mówimy, o czym dzisiaj mówimy, że świat, w którym żyjemy, jest zły. Nie jest to taki świat, jaki chcielibyśmy widzieć. Pan Jezus przyszedł i On nam mówił, kiedy mówił o Królestwie, to mówił też o tym, jak będą wyglądały czasy końca. I mówi o tym, że te czasy te będą trudne. Ale co powiedział do swoich ludzi? Pan Jezus powiedział do swoich ludzi, do swoich uczniów, powiedział, świat was będzie nienawidził. Świat nas będzie odrzucał. Czyli mówimy cały czas o systemie tego świata i o tych ludziach, którzy reprezentują system tego świata. Świat was będzie nienawidził. Ale mówi, ufajcie. Jezus powiedział tak, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zobaczcie, to słowo pozornie jest takie bardzo paradoksalne. Będziecie mieć ucisk, on jest jakby obietnica, będziecie mieli ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Kiedy my myślimy o zwycięstwie, to myślimy o zwycięstwie takim natychmiastowym. Za każdym razem, kiedy coś chcę osiągnąć, osiągam, mam zwycięstwo, koniec, kropka. Ale Jezus mówi o tym, że będą prześladowania. Biblia mówi o tym, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, będzie znosił prześladowania. No Basia to słowo akurat też mi przytoczyła właśnie na początku roku, któregoś tam dnia teraz, w tamtym tygodniu chyba. Więc ci, którzy chcą żyć pobożnie, będą znosić prześladowania. Na świecie będziecie mieć ucisk. Więc wiele miejsc mówi o tym świecie, o tym systemie świata, w którym żyjemy, o tym złym systemie świata. Co się w tym świecie dzieje? Ponieważ naturą tego ducha tego świata jest zło, dlatego wiele złych rzeczy się dzieje i my je widzimy. I chodzi o to, żebyśmy nie uciekali od tego, żebyśmy nie jakby udawali, że tego nie ma. Raczej, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą na tyle wrażliwi, żeby widzieć to, co się dzieje i w odpowiedni sposób reagować. Przede wszystkim, po pierwsze, musimy widzieć te rzeczy. A więc Biblia mówi, że ludzie w tym czasach końca będą żyli w trwodze i w lęku, w oczekiwaniu rzeczy, które mają przyjść. A więc czy widzicie, w jaki sposób lęk i strach ogarnia ludzi? Z różnych powodów. Mamy powody polityczne, zagrożenie wojną nuklearną, różne choroby, wojny rasowe, depresje, które ludzi dzisiaj dotykają, one powodują coraz więcej i więcej lęku i strachu. Napięcia, konflikty polityczne, zamieszki na ulicach, terroryzm, agresja, te wszystkie rzeczy, jakieś bezsensowne zabijanie się. Coraz więcej tych rzeczy widzimy, coraz więcej anarchii widzimy. Gniew. To wszystko zbiera swoje żniwo. To się przekłada też na to, na stan rodzin, na stan małżeństw, na to wszystko, co wpływa na to, że ludzie są rozdrażnieni, ludzie są podenerwowani, ludzie są przestraszeni. I to sięga rodzin, sięga domów, sięga każdego, w zasadzie każdej osoby. I moglibyśmy mówić bardzo różnie. Konsekwencją tego jest to, że ciągle słyszymy, że rośnie skala samobójstw. Szerzą się choroby psychiczne. Coraz więcej ludzi żyje w depresji, coraz więcej ludzi używa leki antydepresanty. Wiecie o tym. Wielu wierzących ludzi w taki sposób żyje. To są trudne czasy.
To są trudne czasy. I one, te czasy będą wzbudzać w niektórych ludziach lęk. Więc ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, system, w którym ten system świata jest systemem, który jest antybożym. Z zasady, z natury jest antybożym. Jest antychrystusowym, antybiblijny, antychrześcijański i jest przeciwny człowiekowi również. To nie jest system, który kocha człowieka. To jest system, który nienawidzi człowieka. Diabeł jest kłamcą, zabójcą, złodziejem. Jego celem jest zniszczyć wszystko to, co zostało przez Boga stworzone. To jest jego cel. Wszystko zniszczyć. Jest przeciwny Bogu i człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest Bożym stworzeniem, a ponieważ on nienawidzi wszystkiego, co wokół jest, dlatego, że to jest Boże. Drugi psalm. To jest taki bardzo klasyczny psalm, który opisuje stan świata, w jakim żyjemy dzisiaj. Czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta. Zabawiają się z połem, zabawiają się razem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Co jest istotą tego ducha tego świata? Jest to, żeby przeciwstawić się wszystkiemu, co Bóg ustanowił. Żeby przeciwstawić się wszystkiemu, co jest Boże. Burzą się narody, a ludzie myślą o próżnych rzeczach. Pomyślcie sobie o niektórych rzeczach, o których dzisiaj ludzie myślą. Pomyślcie sobie o niektórych rzeczach, które władcy dzisiaj próbują wprowadzić na ten świat. Pomyślcie sobie o takich rzeczach jak homoseksualizm. Pomyślcie sobie o takich, które próbuje się na siłę pokazać ludziom, że to jest normalne, że to jest dobre i tak dalej, i tak dalej. A to jest grzech. Mało tego. I teraz dlaczego mówimy trudne czasy? Dlatego, że coraz więcej presja jest tak duża, że dzisiaj nie można głośno mówić o tym, bo można za to pójść do więzienia. U nas jeszcze nie, ale są kraje takie, gdzie się za to idzie do więzienia. To jest tylko jeden przykład. Do jakiego miejsca doszedł człowiek w swojej głupocie, żeby do takich wniosków dochodzić? Ostatnio mówię, podobało mi się w takim negatywnym sensie, kiedy słyszałem, że parę tygodni temu był jakiś marsz, jakaś demonstracja pro-aborcji w Poznaniu. I głównym hasłem tej aborcji, jak mi powiedziano, było: aborcja daje życie. Wyobrażacie sobie, do czego może człowiek dojść? Do jakiej głupoty może dojść? Ale Słowo Boże mówi, że ponieważ poznali Boga, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie oddali Mu dziękczynienia. Ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. To jest ciemność. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. To mówi Biblia, to nie ja. Więc jestem bezpieczny, mam nadzieję. Stali się głupi i to słowo oznacza, oni się stali głupi w swoim systemie myślenia. Cały system myślenia się przestawił tak, że ci ludzie są głupi. Tak mówi Biblia i to jest prawda. Bo do takich wniosków dojść, jak ja wam teraz mówię, to mądry człowiek do tego nie dojdzie. Chociaż ci ludzie uważają się za bardzo mądrych. Weźmy dzisiaj sprawę autorytetów. Ten duch od samego początku, ponieważ jest duchem buntu, on produkuje ludzi, którzy są ludźmi buntu, którzy są ludźmi nieposłuszeństwa, buntu, anarchii. To jest jego cel, bo poprzez anarchię on może zniszczyć wszystko, co jest. On może zniszczyć społeczeństwa, on może zniszczyć świat, on wie o tym. Szatan chce zrobić wszystko, żeby ludzie byli słabi duchowo, byli słabi emocjonalnie i byli słabi fizycznie. Zgodzicie się z tym?
Diabeł robi wszystko, żeby ludzie byli słabi. Stąd te wszystkie rzeczy, stąd ta presja, która na ludzi przychodzi, której konsekwencją później są depresje, stany samobójstwa i tak dalej. Słabi ludzie, nie słabi emocjonalnie, nie radzący sobie z rzeczywistością, nie radzący sobie z tym, co się wokół nich dzieje i co się z nimi dzieje. I nie mają na to odpowiedzi. Niepokój, lęk, strach, to wszystko sprowadza na ludzi ten stan. Chcę wam powiedzieć, że Kościół jest w centrum tego konfliktu. Ale nie po to, żeby ulegać tym wszystkim rzeczom, ale żeby być odpowiedzią na ten konflikt. Żeby w tym konflikcie być odpowiedzią, żeby móc przynieść coś, co zastępuje całe to zło. Żeby przynieść coś, co będzie zmieniać ten świat i będzie wypierać to zło, które jest w świecie. To się łączy z trudem, to się łączy z cierpieniami. Można uciec, można udawać, że nic nie ma, można się odizolować. My nie mamy być odizolowani, mamy być odseparowani od zła, od systemu tego świata, ale nie mamy się odseparować od świata. Rozumiecie różnicę? My mamy być ludźmi, nie jesteśmy ludźmi z tego świata, nie należymy do tego świata, nie należymy do systemu tego świata, ale żyjemy na tym świecie, dlatego żeby ten system, który my mamy, Boży system, Królestwo Boże, żeby sprowadzić tutaj, żeby przenieść tutaj. I to się łączy z wojną, to się wiąże z konfliktem, nieustannym konfliktem. I w tym konflikcie są ofiary. Ale Jezus mówi, mówię wam o tym wszystkim, żebyście pokój mieli. Żebyście pokój mieli i żebyście wiedzieli o tym, że będziecie mieli ucisk. Różnego rodzaju uciski. Mogą być fizyczne. My dzisiaj nie przeżywamy fizycznych ucisków typu prześladowań takich, że nas zabijają za wiarę. Ale w wielu krajach dzisiaj ludzie giną, dlatego że wyznają Jezusa Chrystusa. W dzisiejszych czasach ginie wiele, wiele ludzi jako męczenników ze względu na imię Chrystusa. My dzisiaj tego nie przeżywamy, ale coraz bardziej i bardziej w naszym zachodnim świecie, w naszym demokratycznym świecie coraz więcej i więcej przychodzi prześladowanie, które jest na ludzkie umysły. Jest walka o umysł człowieka. I ta walka jest okrutna, ta walka jest bardzo mocna. Żeby zmienić sposób myślenia, żeby odwrócić ludzi od Boga, żeby odseparować ich od Boga, żeby zaczęli myśleć tak, jak diabeł chce, żeby myśleli. Jaka jest nasza odpowiedź na to? Potrzebna jest świadomość i wrażliwość Kościoła na to, co się wokół nas dzieje. Nie ma to być ucieczka w jakąś superduchowość i zaprzeczanie. Nie ma to być życie w nieświadomości, obojętności na to, co nas otacza. Nie ma to być miejsce gdzieś przygnębienia, rozczarowania i oczekiwania na to, że może kiedyś coś się innego stanie. To jest czas na zaangażowanie w duchową walkę i wywieranie dobrego wpływu. Wpływu na otoczenie, w którym Pan Bóg nas stawia. Dobrego wpływu. I to nie jest wpływ, dobry wpływ, to nie jest wpływ, który jest tylko wynikiem naszego ludzkiego dobra. To jest o wiele, coś o wiele, wiele większego. To jest wpływ, który wynika z autorytetu jaki mamy, dany nam od Niego. Autorytet, który wynika z tego, kim jesteśmy. Często myślę sobie, że my się tak fascynujemy naszą tożsamością w Jezusie, a tak bardzo mało wiemy, co wynika z tej tożsamości. Ta tożsamość się sprowadza do tego, żebyśmy byli happy clappy, tak jak to po angielsku się mówi. Ale pytanie, jaka jest treść za tym, co mówimy tożsamość nasza w Jezusie Chrystusie? Jaki autorytet naprawdę jest za tym, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie, że jesteśmy Jego synami?
Jaka treść kryje się za imieniem Jezus tak naprawdę? Czy Jezus jest tylko jakimś sloganem, który wypowiadamy? Mówimy jedno, a nie widzimy niczego? Czy Jezus jest tym, w którym jest niesamowita treść i tą treść odkrywamy ciągle na nowo i na nowo? To jest, czy Jezus jest tym, którym są wszystkie skarby poznania i mądrości, tak jak mówi Słowo, a jeżeli są, to czy my nakłaniamy się do tego, żeby być ludźmi, którzy będą szukać, którzy będą dokopywać się tego, dlatego że jest więcej mądrości i poznania. Bo wiecie, że nasz sposób myślenia, z naszego sposobu myślenia wynika nasz sposób życia. Jeżeli pozwolimy na to, żeby świat nami zawładnął, żeby świat zawładnął naszymi umysłami, to będziemy żyli w sposób świata. To będziemy żyli na wzór tego świata. I powiem wam, że o wiele łatwiej jest dzisiaj ulegać wpływom świata, niż ulegać wpływom Boga w tym systemie, w tym świecie. Wiecie dlaczego? Bo ty nic nie musisz robić. Włączysz sobie telewizor i słuchasz i już na ciebie wpływa ten świat. Natomiast żeby mieć Boże myślenie, to musimy pracować nad tym, żeby przemienić nasze umysły. Musisz pracować, musisz zapłacić cenę, musisz się nakłonić do tego, żeby przemienić swój sposób myślenia. Przemieńcie się na odnowienie umysłów, przez odnowienie umysłu waszego. W jaki sposób? Co to znaczy? Żeby się nie upodobnić do systemu tego świata, żeby nie myśleć według systemu tego świata, ale myśleć według Bożego systemu. I ktoś to powiedział, że to jest inaczej, to jest współmyśleć z Bogiem. Czyli chcieć myśleć tak, jak Bóg myśli. Uczyć się tego, żeby myśleć tak, jak Bóg myśli. I chcę wam powiedzieć, tego się trzeba uczyć. To jest proces. Proces ten się zaczyna od opamiętania, kiedy my decydujemy się, żeby zacząć współmyśleć z Bogiem i uczymy się w naszym życiu, uczymy się myśleć tak, jak Bóg myśli. Przez co? Przez to, że mamy Jego Słowo i Jego Słowo, ono ma większy wpływ na nas niż to wszystko, co wokół nas, niż media, niż ten świat. I te wszystkie rzeczy, które do nas docierają ze świata. Ono musi mieć większą siłę. Dlatego nie myślę, nie wierzę w to, że ktokolwiek może być naprawdę wierzącym człowiekiem i chrześcijaninem, jeśli jego w życiu na pierwszym miejscu nie jest Słowo Boże. Słowo Boże, które zostaje objawiane. Słowo Boże, o którym Biblia sama mówi, jest Słowem żywym i skutecznym. Słowem, które jest natchnione przez Boga. Słowem, które jest dla nas potrzebne, dla nas, do naszego duchowego życia, ale nie tylko duchowego. Ono ogarnia całą naszą istotę. Nasz duch, naszego ducha, nasze ciało i naszą duszę. Słowo Boże ma wpływ na każdą sferę naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże równa się Chrystus. Słowo Boże równa się Chrystus, dokładnie. To Słowo w Chrystusie zostało ucieleśnione, jest powiedziane. Więc mając to wszystko, jest czas na to, żeby Kościół powstał w świadomości i powstał do walki, tej duchowej walki. Żeby nie tylko nie dać się zwieść, nie dać się zgubić, ale przede wszystkim do tego, żeby wykonać to, do czego został powołany. Dlatego, że to jest Boży porządek też. To Jezus ustanowił ten porządek. On przyszedł, zapoczątkował coś i powiedział, a teraz ja odchodzę i zostawiam was i daję wam Ducha Świętego, abyście to kontynuowali i robili większe rzeczy niż ja robię. Ja myślę, że główna rzecz to jest taka, że zasięg tego działania jest o wiele, wiele potężniejszy niż wtedy, kiedy Jezus był sam, czy nawet z tymi 12. I to jest to. Większe rzeczy będą się działy, większe rzeczy będziecie czynić, bo ten zasięg jest większy. Ale ten zasięg jest od tego zależny, na ile ty i ja zdecydujemy się, żeby w to wejść i zdecydujemy się na to, żeby Jego reprezentować, żeby reprezentować Jego Królestwo. Żeby reprezentować Jego władzę i panowanie. I żeby nieść Jego władzę i panowanie. Żeby wzywać ludzi do poddania swojego życia Jezusowi. Do poddania temu, który jest Królem Królów i Panem Panów. Ten, który jest żywym Słowem. Ten, który jest odwieczny.
i ten, który przyjdzie. I bez względu na to, co my dzisiaj przeżywamy, bez względu na trudy, bez względu na trudności, bez względu na te wszystkie przeciwności, jakie mamy, na te doświadczenia, na próby, na to, czego nie rozumiemy, bez względu na to, cała sprawa Królestwa Bożego sprowadza się do tego, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, to będzie, kiedy Chrystus powróci, że to wszystko przeminie, że całe zło będzie usunięte, że będzie totalny, całkowity, pełny triumf Jezusa Chrystusa i nie będzie niczego, ani bólu, ani płaczu, ani śmierci, niczego nie będzie. I to jest to miejsce, które musi być dla nas bardzo, bardzo realne. Że nasze życie to nie jest tu i teraz, tylko nasze życie tak naprawdę to jest wieczność. Ta perspektywa wieczności jest tą siłą, która pozwoli przejść nam przez wszystkie próby, wszystkie doświadczenia, wszystkie trudności i wszystkie niezrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje, czego nie rozumiemy. To nam pozwoli przez to przejść. Że bez względu na to, co się tu dzieje, ten Boży porządek zostanie przywrócony. I świat będzie pod jego panowaniem. I będziemy doświadczać Bożego porządku, a w wyniku tego miłości, dobroci, radości, pokoju, tego wszystkiego. Wiecie, że tak naprawdę chcę powiedzieć, że tylko w pełni możemy doświadczać tych rzeczy. W pełni doświadczać możemy miłości, radości, pokoju. Tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie miał absolutną władzę. Wtedy pełnia tego wszystkiego się będzie objawiać. Dzisiaj my doświadczamy części, namiastek tego wszystkiego. Ale kiedy przyjdzie finał, kiedy zostanie całkowicie zło usunięte, wtedy będziemy doświadczać w pełni. Wtedy będziemy rozumieć, czym jest Boża miłość. Wtedy będziemy rozumieć, czym jest Boża dobroć. Wtedy będziemy rozumieć, czym jest pokój Boży i radość i te wszystkie rzeczy. Wtedy będziemy to rozumieć. Do końca. Dzisiaj rozumiemy tylko troszkę. Za to, jak nam się wydaje, ile my tego doświadczamy. Na koniec przeczytam list do Efezjan, 6 rozdział. Wersety od 10 do 13. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami i ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Bóg chce obdarzyć, Bóg chce dać siłę swojemu ludowi i Bóg chce obdarzyć swój lud pokojem. Ale ten pokój, o którym mówimy, on jest osiągalny przez wojnę i przez walkę. Czy podejmiesz tą walkę? Naprzód, czy poddasz się, czy zdecydujesz się poddać się pod panowanie Jezusa Chrystusa, absolutne panowanie Jezusa Chrystusa? Czy będziesz wyznawał Jego jako tego, który ma jedynie do twojego życia prawo? Czy uznasz Go jako tego, który uczynił wszystko, który cię zbawił, który przyszedł, żeby usunąć zło, usunąć grzech z swojego serca, swojego wnętrza i żeby cię postawić na drodze wypełniania Jego planów, Jego zamysłów, Jego woli. To się zaczyna od decyzji. Weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Więc złe dni
mogą być, mogą przyjść, żebyście mogli stawić w dniu opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego. Czyli nie chodzi o to, żeby się tylko zabezpieczyć. Chodzi o to, żeby dokonać tego wszystkiego, co mamy dokonać. I w tym wszystkim ostać się. To jest moim życzeniem, to jest moją modlitwą. To jest moją modlitwą o Kościół. Kościół, który jest prawdziwie zwycięski. Kościół, który się nie boi walki, dlatego że wie, jaki jest koniec tej walki. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. On już zwyciężył, ale Biblia mówi, jeszcze nie widzimy, że wszystko jest mu poddane dzisiaj. Ale będzie taki czas, kiedy, ponieważ on zwyciężył, kiedy wszyscy zobaczą to. Zobaczą jego całkowite zwycięstwo. Amen. Amen. Halleluja. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.